Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować dwa piękne konie, Provena i Batalkę w trakcie skoków luzem, więc zachęcam Was do oglądania. Do skoków luzem zawsze rozgrzewam konie na ląży i zawsze jest jeden koń na hali. Tym razem rozpoczęłam od Batalki, rozgrzaliśmy ją na ląży w trzech chodach, przeplatając też ustępowaniami, tak żeby była gotowa w 100% i rozgrzana do skoków. Potem puściliśmy ją na hali, tak żeby pogalopowała po płasko po drągach, potem pojawił się krzyżak, stacjonatka i coraz wyżej i wyżej. Jak widzicie na filmach, Batalka bardzo fajnie się starała, ale w pierwszym momencie Batalka postanowiła nie skoczyć, tylko przelecieć pod zaporą, co dosyć mocno nas rozbawiło, bo nawet to nie było takim syndromem wielkiej niechęci do skoku, tylko kombinatorstwa. Następne skoki były już bardzo fajne, płynne i zakończyliśmy na wysokości 130 cm okserka, dosyć wąskiego. Zaprezentowała się bardzo dobrze, bo powtórzyła trzy skoki czyste, fajne, bardzo ładnie zapracowała całym ciałem. Potem wzięliśmy Provena i tak samo go rozgrzewaliśmy, czyli najpierw na ląży, wstępie, w kłusie i w galopie i potem puściliśmy go na halę. Proven pokazał niezwykłą chęć do skoków. Na początku się troszkę bał, patrzył o co chodzi, troszkę obawiał się tego, co będziemy od niego oczekiwać, ale bardzo szybko zrozumiał, że chodzi tylko o skoki. I w pewnym momencie, już po trzecim najeździe na nasz tunel, nie musieliśmy robić dosłownie nic. On sam najeżdżał, zagalopowywał sobie przed wjazdem w tunel, już przemierzał ładnie przeszkody. Tak samo rozpoczęliśmy od krzyżaka, potem stacjonatka i potem urósł okser i Proven skoczył najwyżej tego dnia 140 cm. Zdecydowanie mógł więcej, ale nie chciałam go forsować. Zakończyliśmy na dwóch bardzo dobrych skokach i rozstępowaliśmy go w ręku i wróciliśmy do stajni. Nie ukrywam, że bardzo cieszą mnie oba te konie, ponieważ pokazują naprawdę możliwości skokowe, więc tym bardziej moim zadaniem i moim celem w tym momencie jest to, by przygotować je tak, żeby były w przyszłości końmi na zawody skokowe dla naszych klubowych amazonek. Jak widzicie, nie sprawiało im to wielkiej trudności, wręcz odwrotnie, zaczęły się bawić obydwa konie tymi skokami, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, ponieważ koń, który lubi skakać i koń, który przejawia chęci po prostu, to już jest połowa sukcesu. Pamiętajcie, że rozwój młodego konia powinien być wielopłaszczyznowy. Oczywiście są konie z predyspozycjami do ujeżdżenia, z predyspozycjami do skoków, ale musimy pamiętać o tym, żeby koń rozwijał się prawidłowo i jeśli mamy w planach, żeby ten koń był wszechstronny w przyszłości lub koniem skoczkiem, to powinniśmy z młodym koniem rozpoczynać właśnie pracę w korytarzu, tak żeby się uczył sam radzić ze swoim ciałem na skoku. Potem dopiero możemy zacząć pracę w siodle, pracę skokową, ponieważ to już jest przygotowaniem konia. On będzie już wiedział, że chodzi o odbicie, będzie wiedział, że musi troszkę szukać tego odbicia, a jeździec wtedy poprowadzi go w taki sposób, że te skoki będą bardziej wydajne, soczyste i prawidłowe. Oczywiście jeździec, który wie, na czym to polega i wie, jak poprowadzić tego konia, żeby jego możliwości wzrastały. Moi drodzy, ja tymczasem się żegnam z Wami. Mam nadzieję, że podobają Wam się nasze koniki, Proven i Batalka. I zapraszam Was do nas. Zapraszam Was do tego, byście sami je na żywo zobaczyli. Ja tymczasem się żegnam i pozdrawiam.